Muzyka jest rzeczą nadzwyczajną, cytował słowa Byrona Cyprian Kamil Norwid w swoim poemacie Fortepian Chopina. Jeśli ktoś z Państwa zastanawia się jeszcze, czy w tym stwierdzeniu jest racja, dziś podczas wieczoru koncert dla Niepodległej wszystkie te wątpliwości zamierzamy rozwiać. Dominika Matuszak i Paweł Siwek. Dobry wieczór Państwu. Witamy z Teatru Narodowego na koncercie uświetniającym obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Witamy serdecznie Państwa, publiczność zgromadzoną w teatrze, ale także widzów TVP Kultura, słuchaczy radiowej dwójki oraz internautów śledzących nasz koncert online. A koncert ten zorganizowało Biuro Programu Niepodległa przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powitajmy proszę pana ministra Jarosława Sellina. Nasze wydarzenie wsparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy więc Państwa do tego, by razem z nami poczuć tę niezwykłą atmosferę 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wysłuchać naprawdę niezwykłej muzyki. Kiedy rok temu mieliśmy zaszczyt i przyjemność prowadzić z Pawłem koncert dla Niepodległej, bardzo nam Państwa, publiczności w teatrze brakowało. Tym bardziej więc cieszymy się na to dzisiejsze spotkanie i mamy nadzieję, że pod maseczkami na Państwa twarzach widnieć będzie wyłącznie uśmiech wynikający z mocy artystycznych przeżyć, jakie zapewnią nam artyści. Fryderyk Chopin i Cyprian Kamil Norwid. Dwa artystyczne wszechświaty. Co je łączy? Wrażliwość, umiejętność tworzenia dzieł ponadczasowych. Dzieł, które dziś usłyszymy w wykonaniu znakomitych artystów. Na początku polska wizytówka na świecie, czyli Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso pod batutą Marka Mosia, która wprowadzi nas w świat muzyki Chopina. Usłyszymy chyba najsłynniejszą chopinowską miniaturę, czyli Preludium e-moll op. 28, po tym elegijnym arcydziele Etiuda E-dur op. 10, a zatem melodia, którą sam Chopin uznawał za jedną ze swoich najpiękniejszych. W tej części koncertu rozbrzmiewać będą również fragmenty Skerca Cismol op. 39 w instrumentacji Macieja Żółtowskiego, a zatem ostatni utwór zainspirowany jeszcze klimatem Majorki, gdzie mieszkał Fryderyk Chopin. Ta część wieczoru, a zarazem nasze spotkanie z muzyką Fryderyka Chopina zwieńczymy nokturnem H-dur w wykonaniu Marcina Maseckiego, pianisty o nieokiełznanej wyobraźni. A później fragment sonaty G-moll, w której Maseckiemu będzie towarzyszył wyśmienity wiolonczelista Tomasz Pokrzywiński. Zapraszamy.
Thank you.
Trudno wyobrazić sobie świętowanie Dnia Odzyskania przez Polskę Niepodległości bez dzieł twórców wpisujących się w kanon naszej kultury. Dziś proponujemy jednak Państwu opowieść niezwykłą. Tu poetyckie wątki historycznych i narodowych odniesień splatają się z zupełnie innymi interpretacjami dzieł kompozytorskich absolutnie najwyższej próby. Marcin Masecki i Tomasz Pokrzywiński wykonali pierwszą część sonaty G-moll. To jest, proszę Państwa, utwór niezwykle ważny w programie naszego wieczoru. Powstaje, gdy rodzi się przyjaźń pomiędzy Chopinem a Norwidem. Cyprian poznaje Fryderyka na nieco ponad rok przed jego śmiercią. Jeszcze zdąży wysłuchać ostatniego dokończonego utworu, czyli właśnie sonaty G-moll. Jeszcze zdążą spotkać się wielokrotnie, by rozmawiać o poezji, o muzyce, ale przede wszystkim o ojczyźnie, która choć fizycznie odległa, była obecna w ich sercach i dziełach. Norwid cenił, podziwiał muzykę Chopina, dał temu wielokrotnie wyraz w swojej twórczości. Za sprawą naszego koncertu te dwa wielkie nazwiska znów się splatają. Dwóch wielkich twórców, ale i po prostu przyjaciół. Jeszcze pobrzmiewają w naszych głowach dźwięki, które rozbrzmiewały w Filharmonii Narodowej podczas 18. konkursu chopinowskiego. I z pewnością przywołujemy wciąż frazy norwidowskiej poezji, gdy obchodziliśmy niedawno 200. rocznicę jego urodzin. A ze 115. rocznicą śmierci Cypriana Kamila Norwida zbiegła się muzyczna premiera. Rok 1968. Po norwidowski Bema Pamięci Żałobny Rapsod sięga Czesław Niemen. Przez kolejne lata powstawały następne dzieła zainspirowane twórczością naszego czwartego wieszcza. Dziś sięgamy po nie w nowej odsłonie, mamy nadzieję, intrygującej dla wszystkich Państwa. Bema Pamięci Żałobny Rapsod w aranżacji i wykonaniu Tomasza Pokrzywińskiego na wiolonczeli. Ponownie towarzyszyć mu będzie przy fortepianie Marcin Masecki, a temu duetowi orkiestra Auxo. Po nich dwoje znakomitych wokalistów, Kasia Moś i Wojciech Myrczek w legendarnych utworach do tekstów Norwida. Daj mi wstążkę błękitną, Laur dojrzały i Italiam, Italiam. Autorem aranżacji jest Nikola Kołodziejczyk. I choć nikt nie zna dróg do potomności, jedno jest w tej chwili, drodzy Państwo, pewne. Razem popłyniemy pod latyńskich żagli cieniem.
oddam Ci ją bez opóźnienia. Albo daj cień Twój zgiętką Twą szyją. Nie, nie chcę cienia. Cień zmieni się, gdy tylko skiniesz ręką. On nie kłamie. Nic od Ciebie nie chcę, śliczna panienko. Usuwam ramię. Dróg do potomności. Jedno po samodzielnych bojach, wszakże w świątyni jej nie gości w tych, które wybrał sam pokoja. Nie swoimi wstępuje drzwiami, lecz które jemu odemknięto. A co w życiu było skrzydłami, nie
teraz w dziejach jest ledwo pięt. Rozbrzaskliwe czasów przechwałki, co mniemałbyś, że są trąbkraniem, to padające w urne gałki, gdy cisza jest głosu zbieranie. Żadni cienie, myśl moja, płyn za aniołem. Płyn jak kiedyś ja płynąłem, za wspomnieniem płyn, wspomnienie dookoła. Gdzie?
skarby cię wysłałem. Cóż, gdy wrócisz mi z tęsknotą, wiem to. Że płakałem, że płakałem pod latyńskich żagli cię. Żaglicie obiecaliśmy dziś Państwu moc artystycznych doznań i słowa zamierzamy dotrzymać, jak Państwo przed chwilą słyszeli. No, może nie do końca my, a nasi artyści, ale jakie to zacne grono. Przed chwilą Kasia Moś i Wojciech Myrczek w kultowych utworach Daj mi wstążkę błękitną, Laur dojrzały i Italiam, Italiam. Wielka poezja i wielka muzyka. A kiedy podróżujemy w głąb biografii twórców, których dzieła dziś przywołujemy, nie sposób nie dostrzec tego szczególnego porozumienia, które przekraczało ramy czasowe, intrygującej symboliki i wzajemnych wpływów. Dziś słowo wyjątkowy odmieniamy przez wszystkie przypadki, ale nie przez przypadek, nie bez przyczyny. Taki repertuar dziś Państwu proponujemy. Tacy artyści pojawiają się na tej estradzie. Za moment twórca bezkompromisowy, znakomity wokalista, odnajdujący się w najróżniejszych muzycznych gatunkach. Nie mogło go więc zabraknąć podczas naszego dzisiejszego koncertu. Stanisław Sojka, bo o nim mowa, za chwilę zawładnie tą sceną, a mamy nadzieję również i Państwa sercami. I chyba zgodzisz się ze mną, Pawle, że w jego interpretacji usłyszymy dwa utwory, które w pełni zasadnie zasługują na miano kultowych, legendarnych, a na pewno symbolicznych. I przenikających do głębi, bo to idealna triada. Tekst, muzyka i interpretacja. A pozostawimy Państwa z bardzo istotnym zawsze, ale może zwłaszcza dziś, przesłaniem Norwida. Pochwała pracy, Prometidion, a my usłyszymy raz jeszcze wszystkich artystów, którzy pojawili się na scenie Teatru Narodowego. Zapraszamy na finał koncertu dla Niepodległej.
do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużo popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie, tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie. Kopy, kwiaty, chaty i sioła, niech wyzna, że to jej stopy.
dziecka nikt z ramion matki nie odbiera, a chole do kola nie sięga syn, piersi dorósły ramię podpiera. To prawnych księga ojczyzna moja, nie stąd wstawa czołem, ja ciałem zza Eufratu, a duchem z ponad chaosu się wziąłem. Czymż płacę światu? Naród mnie żaden nie zbawił, ni stworzył. Wieczność pamiętam przed wiekiem, klucz Dawidowy ustami otworzył. Rzym nazwał człekiem, ojczyzny mojej stopy okrwawione, włosami otrzeć na piasku padam, lecz znam jej twarz i koronę. Słońca, słońc blasku, dziadowie moi nie znali też innej. Ja nogi ręką tykałem, sandału rzemień nieraz na nich gminny ucałowałem. Niechże nie uczą mnie, gdzie jest moja ojczyzna. Pola, zieloność, okopy i krew, i ciało, i ta jego blizna. To ślad lub stopy.
jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych, bo piękno na to jest, by zachwycało. Do pracy, praca by się zmartwychwstało. I stąd największy prosty lud poetą, co nuci z dłoń ziemią brązowymi, a w wieszcz periodem pieśni i profetom odlatującym z pieśniami. Prosty lud muzykiem, a muzyk jego płomiennym językiem. I stąd największym Cezar historykiem, który dyktował z konia nie przybił. Co kusam w marmurze. Baby.
koncercie dla Niepodległej wzięli udział. Proszę nie odchodzić jeszcze od nas. Nagrodźmy ich raz jeszcze gromkimi brawami. Kasia Moś. Stanisław Sojka. Wojciech Myrczek. Marcin Masecki. Tomasz Pokrzywiński. Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso pod batutą Marka Mosia. Scenariusz i reżyseria koncertu Miron Zajfert. Nasza muzyczna, historyczna, poetycka podróż dobiega powoli końca, ale to nie oznacza, Dominiko, że musimy już się rozstać. No właśnie, to jeszcze szczęśliwie nie koniec całego wieczoru.